człowiek, który dobrze znam, trochę w innej rejsy. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mój dar. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Oczywiście tutaj słowa, które wypowiadamy po tej aklamacji Baranku Boży przed przyjęciem Komunii Świętej, są słowami, które właśnie zainspirowane są wypowiedzią czy wyznaniem wiary powiedziane przez setnika, które słyszymy. Jezus mówi, nie znalazłem nikogo w Izraelu, kto miał większą wiarę, jak się mówi apostołów, więc też o dar takiej silnej wiary w czasie tych rekolekcji prosili. Ale skoro jest o tym, że Panie, nie jestem godzien, abyś wszedł pod mój dach mojego domu, to może warto wyjść właśnie od obrazu domu dzisiaj, na początku tego naszego spotkania. Otóż chciałbym powiedzieć taką historię, która związana jest z tą historią, są takie troszeczkę fabularyzowane wątki, ale jest związana z człowiekiem, który budował domy. Przede wszystkim charakteryzował się decyzją wykończenia, taką bardzo dokładną pracą i przez to był chwalony przez swoich pracodawców. Zwłaszcza przez tego jednego, którego pracował najdłużej. Pracował bardzo długo, bo tam ze 30 parę lat i w pewnym momencie chciał odejść na emeryturę. W związku z tym rozejrzał się z żoną za jakąś ciekawą ofertą wycieczkową, żeby tę emeryturę jakoś tak dobrze zacząć. Doszło do sytuacji, kiedy powiedział swojemu pracodawcy, że rezygnuje, a pracodawca mówi do niego, proszę pana, załóżmy pana Mariana, mam do pana tylko jedną jeszcze prośbę. Niech pan wybuduje jeszcze jeden dom. Jeszcze jeden. Tak na sam koniec. Pan Marian daje na to, mówi, nie, ja naprawdę już nie mogę, jestem zmęczony. Proszę pana, ja to cały czas właściwie robię tylko to. Ale tylko ten ostatni, ten jeden. No i pan Marian się zgadza. Buduje ten ostatni dom, nadzoruje jedną ekipę, ale oczywiście już mu się marzy wyjazd właśnie tam z rejony ciepłych krajów. No i tak, no szybko, szybko, popędza tych pracowników, dużo niedokładności, no i potem efektem tego progi nierówne, woda gdzieś tam przecieka, okno się nie domyka, później jakaś izolacja wystaje, ale dobrze, nieważne, ostatni raz, mu się już nie chce, wyjeżdża i tak stąd, niech się potem marzy. Zakończył pracę, oddał dom, przyjechał właściciel, mówi, proszę pana, może nie wszystko jest tak dobrze, jak bym chciał, ale nie pan spieszy się trochę, więc już nie byłem tak dokładny. Na co właściciel firmy mówi tak, panie Marianie, ja panu naprawdę bardzo serdecznie dziękuję za te 30 parę lat pracy tutaj. Za pana dokładną pracę, rzetelną pracę, uczciwą pracę, bardzo panu dziękuję. A wie pan, dlaczego chciałem, żeby pan wybudował ten ostatni dom? Bo chciałem panu jakiś prezent sprawić. Ten ostatni dom będzie dla pana, a pan nie dla mnie. Powiem w ten sposób. Można być specjalistami cudzych domów. Grozi to przede wszystkim tym, którzy są nauczycielami, którzy są wychowawcami, instruktorami, którzy są księżmi, katechetami, wszystkim tym, którzy w całej swojej posłudze koncentrują się na przekazaniu jakiejś wiedzy, na nauczaniu. Grozi nam psychologom, to grozi też pedagogom, grozi, że będziemy specjalistami od cudzych domów. Ale w naszym własnym domu progi nierówne, woda przecieka, okno się nie domyka, izolacja wystarczy. To jest bardzo takie charakterystyczne i myślę, że właśnie rekolekcje są takim czasem, kiedy jesteśmy zaproszeni, by spojrzeć do własnego wnętrza, zająć się własnym domem, nie cudzymi sprawami, nie cudzymi problemami, ale własnymi. I to jest myślę też pewna odpowiedź, którą daje nam Ewangelia, właśnie to rozmaite instrukcje, byśmy powiedzieli, te rozmaite odpowiedzi, które Słowo Boże w nas inspiruje, są właśnie po to, żeby człowiek właśnie spojrzał pod swój dar. Żeby zaprosił Chrystusa pod swój dar. Panie, powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja, dom, w którym Ty zamieszkasz. Święty Paweł precyzuje, mówiąc, jesteśmy świątynią Ducha Świętego. I w toku tego właśnie tego dokonywania tego porządku w tym własnym domu, we własnym wnętrzu, zostaliśmy poproszeni wczoraj o to, by zadać sobie pytanie, kim dla mnie jest Bóg. Ja mam pełną świadomość, że to jest pytanie bardzo trudne. Wbrew pozorom, jeśli tak dobrze człowiek gdzieś zagłębi, to naprawdę to jest pytanie, które wymaga pewnego czasu i skupienia. Ale kim jest dla mnie Bóg? Bo skoro oczekuję przyjścia Pana, to kogo oczekuję? To jest fundamentalne, adwentowe pytanie. I teraz oczywiście mówiliśmy sobie o tym, że możemy różnie patrzeć na Boga.
Różne uczucia mogą się w nas gdzieś wyzwalać, ale pomiędzy tym, co jest obrazem Boga, tym faktycznym obrazem Boga, przeżywanym przez nas, bo poznaliśmy Boga, a tym, co sobie wyobrażamy o Bogu, bo załóżmy jeszcze do końca nie poznaliśmy naszej relacji, do końca nigdy nie poznamy, dopiero twarzą w twarz, kiedy będziemy po tamtej stronie, jest właśnie coś takiego, co byśmy mogli nazwać wyobrażeniem Panu Bogu. Wyobrażenie. W toku rozmaitych naszych doświadczeń, w toku naszej nieregularności, nieraz życia duchowego, stajemy się pewnymi, tak mówiąc na wyrost, więźniami wyobrażenia Panu Bogu. Często na to zapadają też ludzie zakochani, kiedy się poznają. Towarzyszą im bardzo gwałtowne uczucia, są ze sobą razem długi czas, czy spędzają długie godziny razem, ale tak naprawdę jeszcze siebie nie poznali. Natomiast zakochali się we własnym wyobrażeniu na temat tej osoby. Więc często jak wychodzi jakaś wada, to mogą interpretować, czy tam to bagatelizować, tak właśnie, żeby utrzymać to swoje wyobrażenie na temat tej osoby. Tak samo jest zresztą w przyjaźni. Tak? Często padamy właśnie tak ma trochę ofiarą wyobrażenia. Co sobie wyobrażamy na temat tej osoby, próbujemy to utrzymać. I kiedy się poznajemy, kiedy przychodzą kryzysy, kiedy przychodzą wyzwania, to wtedy naprawdę odkrywamy, kim ta osoba jest i kim my jesteśmy, bo to też i siebie poznajemy w takiej sytuacji. Więc możemy powiedzieć, że właściwie, żeby Pana Boga poznać, tak, żeby dostrzec, kim tak naprawdę jest dla mnie, potrzeba też być, potrzeba też bycia. Ewangelia mówi, kiedy Jezus powołuje apostołów, też bardzo ciekawe, że Jezus powołał apostołów wcale nie po to w pierwszej kolejności, żeby głosili Ewangelię. Ale w pierwszej kolejności powołał apostołów, i to jest wyraźnie zaznaczone w tym fragmencie, żeby z nim byli i dopiero głosili Ewangelię. Czyli pierwsza kwestia to jest być. Więc budowanie relacji, budowanie bliskości. Do tego potrzeba czasu, potrzeba jakiejś systematyczności, troski o relacje. Tak jak w życiu codziennym zresztą, tak? Kiedy długi czas się do kogoś nie odzywamy, nawet nie wiemy, co się u niego dzieje. Ale kiedy zależy nam na relacji, no to utrzymujemy kontakt regularny. Próbujemy też dostrzec, kim ta osoba jest, co do nas mówi, jak reaguje, jaką wartość w sobie. I tak samo można powiedzieć tutaj, po to też się spotykamy, po to przeżywamy eucharystię, po to słuchamy tego słowa, żeby właśnie znaleźć ten mój kanał dotarcia do Pana Boga i tego, co mówi do mnie, jak się w moim życiu też objawia. Tak jak objawia się w historii zbawienia, tak objawia się w historii każdego z nas. Mało tego, każdemu z nas Pan Bóg śpiewa inną melodię. Dlatego, że każdy z nas jest wrażliwy inaczej i pewne słowa, pewne natchnienia trafią tylko do nas, do nikogo więcej. Bo to jest właśnie historia naszego życia. I też próbujemy to w toku tych rekolekcji odkryć. Czasami wyobrażenia, które mamy na temat Pana Boga, a pragniemy go bliżej poznać, rozsypują się i czasami doświadczamy kryzysu wiary. Właśnie dlatego, że to są wyobrażenia i one nie wytrzymują próby czasu. Podam też taki przykład, który to nam uzmysłowi. Myślę, że wielu z nas w dzieciństwie bawiło się w coś. Nie wiem, tak powiedzmy w swoim domu albo w sklep. Tak może widzieliście, jak wasze dzieci, że wnuki się bawią. Właśnie w dom, w sklep. Ja pamiętam, gdzieś tam wyjeżdżałem na wakacje, tam było więcej tych dzieciaków, to bawiłem się na przykład z kuzynkami, z tym towarzystwem całym, na przykład w autobus, w PKS. No i tam wycinaliśmy kablice, rysowaliśmy skąd doszło ten autobus, potem bilety przygotowaliśmy, pieniądze przygotowaliśmy, jakieś kamienie zbieraliśmy. No to mnóstwo jakby takiego procesu przygotowawczego do tego, żeby potem usiąść w tych fotelach, bo będziemy gdzieś jechać, daleko, oczywiście 100 km. No i teraz jedziemy. Ile tej zabawy i zapału na tę zabawę wystarczyło? No lepiej 15 minut, może nie. Bo to nie było życie. W pewnym momencie już nasyciliśmy tę radę przygotowania do tej zabawy, a później się nawet jechać nie chciało specjalnie, no bo to nie jest życie. To nie jest coś rzeczywistego. Jak faktycznie wsiądziesz do autobusu i musisz jechać z punktu A do punktu B, to nawet jak ci się nudzi, to nie wysiądziesz w połowie, bo będziesz robić. Trzeba dojechać do końca. To jest życie. Natomiast tutaj jest tylko zabawa. Czasami właśnie w tych wyobrażeniach naszych na temat Pana Boga możemy też mieć coś takiego, że to się w pewnym momencie rozsypuje, to szczególnie właśnie w okresie dojrzewania, jakiegoś właśnie w okresie młodości, rozsypuje się to wszystko, bo to są jakieś wyobrażenia. Jeżeli chcemy dotknąć istoty, jeżeli chcemy faktycznie zbudować relacje, to musimy zmierzyć się z tym, kim Pan Bóg faktycznie jest. I co nam też powiedzieć. I to jest coś, co jednocześnie
pomoże nam przetrwać trudne momenty, co w momencie właśnie, kiedy będziemy na zakręcie, pozwoli nam się utrzymać, nie zginąć, co właśnie może nas przytrzymać przy nadziei. I o tym nam też mówią historie ludzi w Biblii. To jest stopniowe poznawanie. Pan Bóg nie jest taki prosty wcale do poznania, dlatego że no, nam się odsłania jakiś obraz. Jesteśmy ludźmi, więc widzimy tylko, jak to mówił święty Paweł właśnie w liście o miłości, w liście do Koryntian, widzimy jak to jest zwierciadle. Poznajemy tylko częściowo. Twarzą w twarz poznamy właśnie po tamtej stronie. I jednocześnie możemy powiedzieć, że to, że to jest niełatwe, wcale nie wyklucza, że ta więź może być bliska i że Pan Bóg nam swoje powie i pokaże, że właśnie jesteśmy dla Niego ważni, jesteśmy dla Niego wartościowi i nic poza nami właściwie, nic poza nami. Akurat w tym momencie tak ważne, w danym momencie nie jest. Opowiadają o tym dwie historie, dwa przykłady, którym chciałbym się teraz posłużyć, żeby pokazać, że to nieraz nie jest łatwe, ale często właśnie może ulegać emocjom, może jakimś złudzeniom, ale ostatecznie warto poczekać i okazuje się, że Pan Bóg nigdy nie zawodzi, tylko wypełnia obietnicę. Pierwszy przykład to będzie przykład kobiety, drugi przykład to będzie przykład mężczyzny. Przykład pierwszy to jest Marta. Marta, która była siostrą Marii i siostrą Łazarza. Znamy tę historię. Jezus był przyjacielem tego domu. Ewangelia według świętego Łukasza opisuje nam taką scenę, kiedy Jezus przychodzi do nich i próbuje z nimi porozmawiać. Maria siedzi tam gdzieś przy fotelu Jezusa i słucha tego, co Jezus mówi, a Marta krząta się wokół rozmaitych posłów, jak mówi nam ewangelista. W pewnym momencie Marta gdzieś pod wpływem emocji próbuje Jezusa wciągnąć w taką awanturę rodzinną. Może nie awanturę, ale taki trochę spór rodzinny. I mówi takie słowa. Czy ci to nie przeszkadza, że moja siostra nie pomaga mi w usługiwaniu? Na co Jezus, próbując wybrnąć z sytuacji, mówi: oj tam, Marto, Marto, troszczysz się, niepokoisz o wiele, a potrzeba tylko jednego. Maria wybrała najlepszą cząstkę, której nie będzie pozbawiona. To myślę, czasami bardzo pompatycznie czytam ten fragment. Ja myślę, że po prostu była taka próba takiego załagodzenia sytuacji. Przypominają mi się takie sceny z życia takiego duszpasterskiego, kiedy się chodzi o kolędy. I czasami tak jest właśnie, że wchodzi się do domu, na kilka minut tak naprawdę błogosławieństwem, no i siadamy do rozmowy, próbujemy właśnie stworzyć dobre wrażenie. Na co żona mówi w tym momencie do księdza, właśnie nie do księdza, tylko mówi w obecności księdza do swojego męża: no to teraz ksiądz ci da. Proszę księdza, on w ogóle do kościoła chodzi, a w ogóle to jest taki podły. Dlaczego? Dlatego, że on nie dosłyszy i on nie nosi aparatu słuchowego. No to jest autentyczna historia, to przeżywamy. Nie, proszę, powiem, on cały czas krzyczy na mnie. Ja powiem, mam pretensję, że ja nie jestem, po prostu nie dosłyszę. No widzisz, teraz ksiądz ci coś powie. I znowu, no człowiek próbuje z tego wybrnąć właśnie słuchami Marta, Marta, to jeszcze się nie pokoi, to wiele. Ale oczywiście są to takie sytuacje, kiedy właśnie może, znając realia, Marta miała też śmiałość prosić Jezusa taką sprawę, czasami właśnie próbujemy coś złagodzić. Ale ja osobiście zastanawiałem się nawet w tym momencie nad tym, czy jest do końca sprawiedliwe, żeby z Marty robić tutaj taką trochę nierozgarniętą punktę, która po prostu jest kompletnie jakby oddalona od spraw duchowych, tylko taka aktywistka, która próbuje tylko tutaj nosić te talerze, usługiwać przy kolacji. Natomiast właśnie tutaj Maria słucha, to ona jest taką kontemplatywną. No, jakbyśmy gości przyjmowali, jak wszyscy się oddawali kontemplacji, to nie mogłyby herbatę zrobić. Nie? Więc myślę sobie, że coś tutaj nie gra. Tak medytując o tym fragmentu wielokrotnie, nasunął mi się drugi fragment, który pokazuje, że ta Marta, mimo tego zabiegania, mimo tego, że była zaangażowana przyjmowaniem Jezusa, tak naprawdę uważnie słuchała Jego słów i właśnie mimo, będąc blisko, tak, będąc właśnie, czyli mając obraz Jezusa w pełni, taki jaki on jest w rzeczywistości, słuchała tych słów i nagle okazało się, że w momencie niezrozumiałym, w momencie próby, to wszystko zdało pewnych zachód. Jaka to jest sytuacja? To jest sytuacja, która dzieje się, opisywana przez Ewangelistę Jana, trochę później. Mianowicie wtedy, kiedy umiera brat ich Łazarz. I to jest ciekawa sytuacja, dlatego że Łazarz zachorował, no i wtedy wiadomo, no, w oparciu o ten obraz Jezusa, który siostry miały, proszą Jezusa, żeby on przyszedł, żeby się pomodlił. One mu ufają. Właśnie, ufają Bogu, można powiedzieć, tak? Ufają, wierzą, że
Jezus ma moc, że uzdrowi, tak jak ten setting dzisiejszej Ewangelii, że to jest właśnie ten namiot, pod którym się można schronić, jak nam mówi dzisiaj autor na koniec pierwszego czytania. I teraz co się dzieje? Wiemy doskonale, że Jezus specjalnie opuścia swoje przyjście. Specjalnie. Pozwala Łazarzowi umrzeć. Mało tego, przychodzi aż 4 dni po jego śmierci. Teraz tak, my to sobie czytamy jednym tchem. Po 4 dniach, gdy Jezus spoczywał w grobie. Ty Łazarz spoczywał w grobie. Ale Jezus nie powiedział im, że za 4 dni przyjdzie. One nie wiedziały, że Jezus przyjdzie. One nie wiedziały, że Jezus w ogóle przyjdzie. To był dla nich stan oczekiwania na przyjście Jezusa. Albo nie na przyjście Jezusa. One mogły przeżyć w tym momencie jakieś takie zdziwienie, że Jezus nie zareagował, że nie pomógł. I teraz co się dzieje dalej? To jest po prostu fantastyczna scena, która pokazuje, jakie tak do rdzenia, czym jest Ewangelia właśnie tak życiowo i praktycznie. Nagle Jezus się zjawia. 4 dni po śmierci Łazarza. Maria płacze. Nie ma mowy wyjść z domu. Wychodzi tylko Marta. Ma odwagę iść i wobec tych żałobników rozpaczających idzie w kierunku Jezusa, patrzy mu w twarz i mówi takie słowa. Gdybyś tu był, mój brat by nie umarł. Pomyślałem sobie, kiedy sięgnąłem was któryś tam do tego tekstu, że to chyba chodzi o to, że taką silną wiarę. Ale potem tam padają inne słowa. Lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, cokolwiek go poprosić. No i tutaj już nie byłem taki pewny. I myślę, że idąc tak samym tokiem tej rozmowy, okazuje się, że wcale nie było tak, że Marta wyraziła to było jakieś tam wyznanie wiary. To była pewna pretensja. Gdybyś tu był, mój brat, to nie umarł. No oczywiście w domyśle to cię nie było. Albo można było to samo zdanie postawić w formie pytania. Gdzieś ty był, gdy mój brat umiał? I teraz popatrzcie, że to jest zdanie wypowiedziane w imieniu wielu z nas. Wielu z nas. Czasami nam się gdzieś życie, brzydko mówiąc, sypie. Czasami coś się dzieje w relacjach międzyludzkich u nas. Ktoś odchodzi. I teraz też nieraz towarzyszy zdziwienie takiej wobec sytuacji, bo nie znamy rozwiązania. Nie wiemy, że to będzie tylko 4 dni. Więc stawiamy rozmaite pytania Panu Bogu, tak? Gdzieś kiedy to się wydarzyło, tak? Gdy ten młody człowiek, którego dobrze znałem, popełnił samobójstwo, tak? Gdzieś kiedy, gdy powiedzmy mój dzień zginął wypadkiem samochodowym. Gdzieś kiedy, Panie Boże. Patrząc na skalę rozmaitych krzywd, cierpień, no robi się może w nas takie pytanie. I teraz w tym stanie takiej można powiedzieć chyba złości, rozczarowania. Marta mówi te słowa, ale dodaje, lecz i teraz wiem, lecz pomimo tego wszystkiego, lecz i teraz wiem, że Bóg da ci wszystko, o cokolwiek to poprosisz. A więc gdzieś właśnie ta wiara w niej pracuje. Jezus do niej mówi, brat twój zmartwychwstanie. Na to Marta odpowiada prawidłowo, podręcznikowo, jak wycytowała katechizm Kościoła Katolickiego, którego wtedy jeszcze nie było. Wiem, że mój brat zmartwychwstanie podczas zmartwychwstania umarłych. Na co Jezus mówi, ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Każdy, kto wierzy we mnie, choćby umarł, żyć będzie. Wierzysz w to? Jezus pokazuje, że wobec największej tragedii, największej ciemności, jaka tylko jest, największej, a przede wszystkim śmierci, jest Panem, ma moc, ma siłę, bo jest zmartwychwstaniem i życiem. I kto wierzy w Niego, choćby umarł, żyć będzie. Pyta Martę. Wierzysz w to? Pyta także nas. Wierzysz w to? Jesteśmy religią, która w takim centralnym wymiarze opiera się przede wszystkim na wierze w zmartwychwstanie Jezusa. Jego śmierci zmartwychwstanie Jezusa. Wierzysz w to? Co odpowiada Marta? Panie, ja wciąż mocno wierzę w to, że Ty jesteś Mesjasz, ten Boży, który miał przyjść na świat. To jest zdanie, które dla mnie jednym z piękniejszych wyznań wiary w ogóle w całym Piśmie Świętym. Chyba takie bardzo osobiste i jednocześnie tak bardzo natchnione życiem. I to tak faktycznie, tak będąc na granicy wytrzymałości. Ja wciąż mocno wierzę w to. Pomimo tego, że wszystko we mnie krzyczy, że wszystko we mnie gdzieś drga, to trochę na przekór, trochę przez łzy mówię, ja wciąż mocno wierzę w to, że Ty jesteś Mesjasz, Syn Boży, który miał przyjść na świat. I wiemy, że faktycznie dokonało się wskrzeszenie Łazarza. Łazarz wrócił do świata żywy. Był to pewien znak, który zapowiadał, co się zaraz wydarzy, czyli śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Ale
Ale myślę sobie, że to jest chyba też pewna inspiracja dla nas, by modlić się o taką właśnie silną wiarę, że wiele razy my to od tego uciekniemy, że gdzieś będzie nas wszystko krzyczało, ale gdzieś obudzi się w nas ten zmysł. Panie, ja wciąż mocno wierzę w to, że Ty jesteś Syn Boży, że Ty jesteś zmartwychwstałym życiem, że Ty jesteś moją nadzieją. I z tego robi się jakiś pokój. I o taką wiarę gdzieś prosimy. Mamy prawo. Właśnie to pokazuje setki. Mamy prawo wołać. Panie, proszę, kiedy tutaj jesteśmy w czasie liturgii, kiedy wpatrujemy się w Chrystusa, to mamy prawo wołać. I to prawo daje nam sam Bóg. Bo to jest wyraz właśnie głębokiej wiary. Że nawet jeśli wszystko wydaje się świeje, to wtedy też można prosić właśnie o to, żeby Bóg dał na siebie. A więc przykład Marty. I drugi przykład to będzie tym razem mężczyzna. Przykład Tomasza Apostoła. Ja zawsze występuję w obronie Tomasza Apostoła, dlatego że absolutnie nie zgadzam się, żeby go nazywać niewiernym Tomaszem, bo to był bardzo wierny apostoł. Po części wiąże się z tą sytuacją, z tej sceny, o której mówiłem przed chwileczką. Dlatego, że kiedy Jezus podejmuje decyzję, że opóźni swoje przyjście do Betanii i kiedy dostaje informację, że Łazarz podnie, to Tomasz mu towarzyszy. I Tomasz mówi takie słowa właśnie, kiedy Jezus mówi, idziemy. Mówi na apostoł, chodźmy i my razem z nim do Jerozolimy, aby tam umrzeć. No i po drodze idą do Betanii i tam następuje sprzeciw Łazarza. Te słowa, chodźmy i my razem z nim, żeby tam umrzeć, oznaczają, że on bardzo uważnie słuchał przesłania Jezusa. Jeden z apostołów, który bardzo był uważny. I teraz wiemy doskonale, niedziela palmowa, potem sąd nad Jezusem, śmierć Jezusa przez ukrzyżowanie i później właśnie trzeciego dnia Chrystus zmartwychwstał. I wiemy, że tak naprawdę wszyscy apostołowie mają wierzyć w wiarę. Wszyscy. Wszyscy są rozbici, siedzą zamknięci w tej piwnicy, zaryglowali drzwi. Niewiasty mówią, że jest grób pusty. Oni tam biegną do tego grobu. Też nie do końca wiedzą, co się stało. Co się stało z tym Chrystusem złożonym w grobie. Wracają do siebie i dalej są gdzieś tacy, powiedzmy, w lęku. I w tym momencie Tomasz opuszcza to towarzystwo. W jakim celu? Nie wiemy. Można przypuszczać, że może też narażając to na siebie, bo przecież i oni byli ścigani, prawda, tak mówiąc, z przymrużeniem oka przez służby specjalne, żeby zostać przechwyceni właśnie, ponieważ byli uczniami Jezusa Chrystusa, który został ukrzyżowany, więc się ukrywali. No i być może Tomasz poszedł, narażając to na siebie, żeby zaopatrzyć to grono. I w tym czasie, kiedy nie ma Tomasza w tym miejscu, przychodzi Jezus, pan w tej stawie i mówi, to ja jestem, nie lękajcie się, znowu na nim ducha. I oni tacy rozradowani, ucieszeni, bo uwierzyli, że Chrystus faktycznie jest zmartwychwstały, żyją tą radością. W tym czasie wraca Tomasz, kiedy Jezusa już nie ma. Oni się ratują i w tym momencie mówią jemu, że Pan zmartwychwstał. Przyszedł do nas, objawił się nam. Bądź uczestnikiem naszej radości. A Tomasz w tym momencie reaguje, właśnie gniewem, reaguje taką wściekłością, takim trochę nawet rozgoryczeniem. I mówi, dopóki nie zobaczę śladów gwoździ i nie może palca mego do boku, jego nie uwierzy. Akt złości, ewidentnej złości. I teraz też, medytując na tej fragmencie kiedyś dość długo, w czasie jakiejś tej kolekcji, pomyślałem sobie, ten Tomasz jest łazarzem zgolony wody. Dlaczego? Wyobraźmy sobie taką sytuację. Ojciec pracuje za granicą. Ma żonę i dwójkę dzieci, którzy zostali w kraju. I teraz mama dwójki dzieci mówi do swojego syna, Tomasz, wyjdź poza kuchnię, bo ja nie kupiłam tego i tego. W tym momencie Tomasz wychodzi. Córka z tą mamą zostają w domu i nagle pojawia się tatuś, który przyjechał z zagranicy. Długo go nie było, nie wiem, pływa na statku, czy to jedno. Długo go nie było i mówi, o, tak się cieszę, że was widzę. Uściskał mamusię, uściskał chwileczkę, zostawił prezenty. Na co żona mówi, poczekaj, bo Tomek wyszedł poza kuchnię, jeszcze nie wrócił. Wiesz co, kochanie, nie mogę. Dlatego, że się spieszę, jeszcze muszę powiedzieć tego i usuwam się z powrotem na statek. Pozdrów Tomka i wychodzi. 5 minut mija, prawda, Tomek. Tatuś był, mamusia z córką mówił, rozładowane prezenty nam zostały. To czemu nie zaczekał? No bo się spieszy. I myślę sobie, czy ten syn mógłby mieć prezenty do tego ojca, że tak sobie wyszedł. Nie poczekał na niego. Mam wrażenie, że tak. I teraz co się dzieje? Tutaj, w tym konkretnym przypadku, jest bardzo podobna sytuacja. Tomasz, który był wiernym uczniem Jezusa, ustaliliśmy już to, bardzo uważnie go słuchał, czuje się rozczarowany, że mistrz go pominął. I teraz co się dzieje w tej Ewangelii? Znowu, moment oczekiwania. 8 dni.
bo wiemy, że Jezus przyszedł po 8 dniach. Znowu w niedzielę miłosierdzia czytamy to jednym dniem. A po 8 dniach, gdy znowu byli rano. Chwileczkę. A skąd Tomasz wiedział, że to będzie 8 dni? No nie wiedział. To była dla niego sytuacja bardzo trudna. Sytuacja zawieszenia. Niewiadomej, gdzie czuje się niezwykle przez resztę. I teraz po 8 dniach przychodzi Tomasz. Przychodzi Jezus do Tomasza. Tak naprawdę tylko do Tomasza. I co mówi? Pierwsze słowa. Tomaszu, podnieś tutaj swój palec, włóż do mego boku i nie bądź niedowiarkiem bez wierzącym. Na co Tomasz odpowiada znowu. Jedno z piękniejszych wyznań wiary, jakie się rodzą z osobistej relacji do Jezusa. Pan mój i Bóg. Wielu z nas mówi te słowa, kiedy adoruje konsekrowaną apostię, najświętszy sakrament Boga żywego, unoszonego w czasie Eucharystii. Pan mój i Bóg. Ale z czego się robi to? Właściwie Tomaszowi już nic więcej nie potrzeba. Już właściwie ta obecność Jezusa uspokaja im wszystko. On nie wkłada palców, zobaczmy, tam w ten bok, a te rany. Nie wkłada, w ogóle tego nie ma. Jest taki obraz Caravaggia, który pokazuje Tomasza, który grzebie w boku Jezusa. Bzdura. Tam nie ma tego wyłapienia. Zobaczył Jezusa i już mu to wystarczyło. A dlaczego Jezus mówi mu te słowa? Dlatego, żeby mu pokazać, że wtedy, kiedy on przeżywał ten swój stan świętej doby, kiedy przyszło na niego zwątpienie, to Bóg przy nim był i to wszystko słyszał. Nie zostawił go samego. I jeszcze dowodem na to są słowa, które dalej mówi Jezus. Uwierzyłeś dlatego, że mnie ujrzałeś. Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Nie widzieli. To jest też ciekawe. I ujrzałeś, dlatego uwierzyłeś. Nie dotknąłeś, ujrzałeś. I to jest bardzo ciekawe, że w tym wszystkim, jakby można też inaczej by było powiedzieć to zdanie. Dlaczego zwątpiłeś, Tomaszu, że nie jestem przy tobie? Błogosławieni, którzy nie zwątpili, a więc Pani uwierzy. Więc to pokazuje, że Bóg człowieka nie zostawia. I myślę, że Jezus wystawił drogę na próbę tego Tomasza właśnie po to, żeby dodać pokutę nie tylko Tomaszowi, ale także dodać pokutę nam. Nieraz też jesteśmy w takim stanie zawieszenia, oczekiwania, rozmaitych rozterek i może czasami właśnie takich przepełnieni takim żalem, może takim właśnie kryzysem wiary, a tymczasem Bóg nas uspokaja i mówi, jestem przy tobie, nie lękaj się. Na podstawie tych dwóch przykładów dzisiaj też wołamy, za chwileczkę przejdziemy do liturgii eucharystycznej, Panie, wejdź do mego domu, wejdź do domu mojego serca. Wołamy też dzisiaj o taką silną wiarę, jaką miała Marta, jaką miał setnik. Przedstawiamy sobie swoje troski, swoje czasem sprawy, które się nieraz ciągną i już były otaczane modlitwą. Prosimy też Pana, żeby nas nauczył czekać, żeby dał nam ten spokój, żeby był naszym takim Szymonem Cyrenejczykiem na naszej drodze, żeby pomógł nam nieraz nieść mniejsze, większe krzyże, ale też, żeby nas uspokajał, że przy nas jest, bo jest, zapewnia nas o tym. Advent jest takim czasem, kiedy się przekonujemy, że Bóg wypełnia święte obietnice, mimo tego, że nawet wybrany długo, długo czekał na jego przyjście. I prosimy również, żebyśmy my umieli czekać, by Bóg dodał nam takie siły i żeby właśnie w tym czekaniu jednocześnie, żebyśmy się chwytali właśnie Słowa Bożego i świętej obecności. I żebyśmy też nie zapominali, że wiara rodzi się z tego, że człowiek przy Bogu też jest. I na tę drogę nie mamy tego bycia i odkrywania tej świętej obecności, która uspokaja wszelkie nawałnice.